Siemanko, z tej strony Jojo. Przed Wami unboxing paczuszki od Netcuba. Paczka jest dość duża, chociaż w środku jest tylko jedna kostka. Ale jest to kostka, która mnie bardzo, ale to bardzo interesuje. Kostka jest nowością na rynku. A jest to nic innego jak X-Cube, czyli jedna z kostek z serii, którą teraz wydał Calvin. Są to kostka 3x3x5 i wariacje tej kostki. No i to jest właśnie jedna z tych wariacji. To są tak jakby dwie 3x3x5 połączone. Jest jeszcze L-Cube, E-Cube, T-Cube i tym podobne, ale to może będzie na opakowaniu. Tu już nic nie ma. I tak, póki pamiętam, wspomnę o promocji, bo tutaj już czuję. O właśnie, mamy takie pudełeczko. I mamy tutaj brelok. Brelok Netcube, który jest naprawdę bardzo ładny. I właśnie ta promocja. Netcube poprosił mnie, żebym wspomniał, że teraz do końca września, czyli macie miesiąc na to, za każde jednorazowe zakupy, które będą przekraczały wartość 100 zł, właśnie gratis będzie taki brelok dodawany. Myślę, że fajny bonus, naprawdę fajny brelok, porządnie wykonany. Fajne pudełeczko. Dobra rzecz, żeby sobie przypiąć do kluczy czy coś. No i tu oczywiście jeszcze CubeBug z logiem Netcube'a, ale to odsunę na bok. Przejdźmy do samej kostki. Jak widać jest ona dość spora, a przynajmniej opakowanie. Zobaczymy, co tam się kryje ciekawego. Co prawda nie mam zwykłej kostki 3x3x5, dlatego czuję, że z tą mogę mieć lekkie problemy, bo jest to utrudniona jej wersja. Ale skoro z kostką 4x4x6 sobie radzę, to myślę, że z tym po jakimś czasie też się uporam. Trochę folii, ale to potem sprzątnę. No i dobra. Mamy kostkę w ładnym opakowaniu od Calvina, tym dużym. Tu jest właśnie pokazana, nie ma, jest tylko pokazana 4x4x6. No i w środku jest ten X-Cube. Więc zobaczmy, jak się będzie sprawował. Tylko niech się dostanę do środka. O. Wspomnę od razu, że teraz znowu przez tydzień od 6 do 13 mnie nie ma, więc znowu nie będzie filmów przez jakiś czas, ponieważ lecę do Hiszpanii, do mojej chrzestnej na tydzień, ale za to tam będę nagrywał dość sporo materiałów, ponieważ nagrywam pewien filmik, o którym dowiecie się już niedługo. On jest związany właśnie z tym wyjazdem do Hiszpanii, z moim wyjazdem do Londynu, który wcześniej w czerwcu się odbył, ale dowiecie się później o tym. No i co? Mamy samą kostkę. Lekko już sobie mogę przybliżyć. Mamy kostkę. Jest trochę tłusta. No, ale co mogę powiedzieć? Kostka, no to jest... Dla mnie najprościej opisać by ją było, że to jest 5x5x3 bez narożników, ale jest ta różnica, że... Chociaż nie, w sumie nie ma różnicy. Tak jak właśnie 5x5x3, tylko że nie ma tutaj tych narożników. A tak naprawdę są to dwie kostki 3x3x5, tylko połączone. Kostka oczywiście zmienia kształt, co jest jej największym atutem. Niech tylko to uda mi się... O właśnie, udało się. Kostka zmienia kształt, dlatego będzie niezłym wyzwaniem i super wygląda. Parę ruchów i już naprawdę fenomenalnie to wygląda. No i co, jak na pierwszy rzut oka kostka chodzi naprawdę super. Jest dość ciężka, ale jakość jak na taką wariację jest naprawdę fajna. Wiem, że niektóre kostki na przykład 4x4x6 aż tak fajnie wykonana nie jest według mnie. Trochę bardziej obawiam się o nią. Ale ta kostka jest naprawdę porządnie zrobiona. Jest dość droga, to prawda, ale myślę, że jeśli kogoś interesują takie właśnie kostki zmiennokształtne, to warto tą kostkę sobie sprawić. Zresztą zobaczcie sami, jak to wygląda, ta zmiana kształtu.
żebym tylko wrócił teraz. Cyk. Cyk. O, proszę bardzo. No super. Myślę, że będzie dużo zabawy z układaniem tej kostki. Jeszcze porównam ją może do kostki 3x3. Tutaj mamy Diana Głuchonka. No wymiary standardowe. Każdy klocek jest tej samej wielkości, jak widać. Na wysokość jest to samo. No chyba, że postawimy tak, to o te dwa elementy wyższe, o dwa oczka, że tak powiem. No, ale kostka naprawdę super. Dostępna jest właśnie u Netcube, a on jeszcze tą wersję L-Cube, czyli jakby to zaprezentować, o, tak wygląda L-Cube. No i zwykłą 3x3x5, która wygląda w ten sposób. Pamiętajcie o tej promocji z prelokami. Prelok naprawdę fajny według mnie. Jeszcze raz zresztą go wyjmę, pokażę wam. Porządny, na pewno się nigdzie nie zgubi. No, więc myślę, że na dziś byłoby to wszystko. Niedługo pewnie pojawi się recenzja tej kostki, a ja zapraszam was do komentowania, dawania łapek w górę albo w dół, jak tam wolicie. I do subskrybowania kanału, planuję niedługo. Niedługo planuję w końcu pomyśleć o jakimś konkursie na jakąś większą liczbę widzów. 3000, 4000, nie wiem. Na coś okrągłego. No, więc trzymajcie się, do zobaczenia i cześć.